O tym, że dieta ma wpływ na wygląd i zdrowie, każdy wie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że sposób odżywiania oddziałuje także na naszą psychikę. Związek między jelitami a mózgiem. Najnowsze badania ukazują, że to, co jemy, ma wpływ nie tylko na naszą fizykę, ale również psychikę. W Scottce Anderson, dziennikarz naukowy, w swojej książce Jelita, mózg i spółka, czyli psychobiotyczna rewolucja, przedstawił efekty badań dwóch naukowców, którzy prowadzili badania nad wpływem bakterii na nasze życie i zdrowie. Okazuje się, że obecne w naszych jelitach drobnoustroje, nazywane mikrobiotą, wpływają na nasze upodobania, zachowanie i decyzje. Czy zatem bakterie nadzorują nasz mózg? Wydaje się to absurdalne, jednak badania wykazały, że trochę tak jest. Głównym kanałem komunikacji mózgu i jelit jest nerw błędny, który swój początek ma w mózgu, a kończy się na sieci nerwów oplatających jelita. Jak sugeruje SCOT, dzięki odpowiedniej diecie, można mieć większą kontrolę nad swoim organizmem. Mikrobiota żywi się przede wszystkim błonnikiem, zatem jego deficyt szkodzi najbardziej naszym jelitom. Dlatego istotnym jest jedzenie jak największej ilości warzyw i produktów bogatych w błonnik oraz unikanie produktów przetworzonych. Wpływ diety na agresję. Inny brytyjski naukowiec Robert McCarlison zbadał wpływ fast foodu na zachowanie. Karmione sztucznymi składnikami szczury wykazywały tendencję do gryzienia i drapania opiekunów. Podobne badania przeprowadzono, tym razem na ludziach, w Australii. W jednej ze szkół, przez 2 tygodnie, podawano uczniom zdrowe posiłki, stali się oni znacznie spokojniejsi i mniej agresywni. Wpływ diety na inteligencję. Duży wpływ na odpowiednie funkcjonowanie naszego mózgu ma dieta bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli owoce, warzywa, ryby, jajka, orzechy. Natomiast za prawidłowe działania naszego układu nerwowego odpowiadają witaminy z grupy B, które znajdują się w zbożach i jajach. Wpływ diety na depresję. Stany depresyjne, lęki i wahania nastroju mogą być spowodowane złą dietą, w szczególności brakiem magnezu, nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 oraz witamin z grupy B. Dlatego do uzupełnienia wyżej wymienionych składników należy spożywać gorzkie kakao, otręby pszenne, pestki dyni, orzech i migdały, siemię lniane, tłuste ryby morskie, jajka i pełnoziarniste produkty zbożowe. Odpowiednio zbilansowana dieta pomaga nie tylko zachować zdrowie fizyczne, ale również psychiczne, zatem zwracajmy uwagę na to, co jemy.